Koncertem finałowym w Kościele Świętego Ducha w Stargardzie Szczecińskim zakończyły się siódme już międzynarodowe spotkanie z muzyką gospel Stargard Gospel Days. Festiwal muzyki gospel na stałe wpisał się w kalendarz ważnych wydarzeń naszego miasta. W tym roku na warsztaty zostali zaproszeni David Daniel z Wielkiej Brytanii, Marshall Tondi z Kendi oraz Joanna Wontor z Polski. Przez 4 dni młodzi chórzyści ćwiczyli warsztat artystyczny oraz technikę i aranżację utworów. Do Stargardu Szczecińskiego oprócz rodzimych grup gospelowych został zaproszony chór z Ukrainy. Gospel to rodzaj chrześcijańskiej muzyki sakralnej mającej swój rodowód w XIX-wiecznej kulturze czarnoskórych mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki. Muzyka gospel charakteryzuje się dominacją wokalu, teksty mają charakter chrześcijański. Pomysł zorganizowania w Stargardzie Szczecińskim międzynarodowych warsztatów był spontaniczny i wynikał z potrzeby rozpropagowania tego gatunku muzyki. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia jest pani Maria Pyra, dyrygent stargardzkiego chóru Kantory Gospel, dobra dusza, mama gospel, jak mówią o niej podopieczni. Siódme już gospelowe warsztaty były przepełnione energią, oczywiście tą pozytywną, miłością do bliźniego i Boga, szacunkiem i najważniejsze, muzyką. To, czego nauczyli się młodzi chórzyści podczas warsztatów, wspaniale wybrzmiało w stargardzkiej świątyni Świętego Ducha. Pełen kościół mieszkańców miasta i osób przyjezdnych podziwiał młodych artystów, którzy pod okiem nieco starszego kolegi i niewiele starszych koleżanek zachwycili wszystkich. Dosłownie i w przenośni. Okazuje się, że z roku na rok zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy dokonują muzycznych cudów, rzucając na kolana niedowiarków i tych wszystkich, którzy z przymrużeniem oka obserwują rozwijające się z roku na rok warsztaty. Muzyka otwiera oczy, umysły i serca. Tak też było w niedzielę.